Witam, witam widzowie. Jest ze mną Griminox. Siema. I dostaję nam do testowania ostatnia mapeczka Co-op Campaign 04. Oczywiście mapeczka do moda Farlona. Oczywiście go pozdrawiam. I zobaczymy. Let's go. Ostatnia mapeczka trzeba będzie ciężka, jak poprzednia. Zobaczymy. Trochę nam zajęło czasu w poprzedniej mapie. Bo ja weszłem. Pory. No właśnie, coś cię słychać po. Problemy. Coś cię słychać po głosie, właśnie, że coś taki przeziębiony. Problem Najmana. No, taka ścieżka by była. Która ścieżka właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. O, znowu? Jeszcze tam. Żeby miał rację? Czy żeby tutaj falon coś ukrył? O. Jakaś tu ścieżka jest. Robany na chwilę chowa ta śmieszna ścieżka. To jest przejście po prostu. No właśnie, bo jakaś. Red flagi pewnie nie zrobione są. A może. Mogłyby to zamknąć teren i mogłyby coś tam ukryć, nie? Tak to byłoby ciekawe. Jakiś legendarny przedmiot czy coś. Może się nie spodziewać. Takie tylko po prostu takie przejście. Aha, dobra, no. Faktycznie. Tam ktoś cię goni chyba. A, to są szkielety, to. W sensie, co jest? Kurwa. Brama. O, nie wiem, czy zapalić to? Człowieki? Nic się nie pali? O, sorry. A tutaj jest taki tekst, tutaj jest taka tekstura, żeby chyba się zapaliło to? Nie, tym razem nie. Chyba, że musisz też podejść gdzieś tutaj. Tutaj gdzie swoje szkielety były podejść. Jeszcze trochę. Nad, przed tym pomnikiem to tak stanie awatarem. No bo tak, próbuję jeszcze. Znaczy nie, nie z tej strony. To nie jest twój drugi szkielet łucznik. No to nie wiem, czy to coś dawa. Dobra, nic się dzieje. To nie wiem. A zobaczymy, na to dole jakieś przejście jeszcze. No to chodźmy w dół w takim bądź razie. Jakieś bagniste tereny. Nie. Rybki do Biedronki później lecą z tego miejsca. Co jakieś małe przejście? Nie ma przejścia. Tu jest jakieś przejście, no. Zobaczymy. Wydaje się zamknięty teren i coś tam może być. No to jakiś przeciwnik się pojawił. Są markowe na poziomie 7, tak, że z poprzedniej mapy. Niepokojące. Już jesteśmy silniejsi. To jest co? To jakiś zagajnik, może to coś ukrytego jest? Nie ma nic. Chyba podejdziemy? Nie, nic. Może coś tam nie dodać, że zapomnieli. I żywioła poziom 15. No widzę, pojawił się. No. Ma efekty ognia i ma ognistą tarczę. Kurczy byk. Ile rybek? 10, niedużo. Znaczy małe, mała rzeczka. W razie pójdźmy przez ten bagnisty teren, ale zobaczymy. Że jest pikinier. Jakieś na dwa chcesz, nie? No to zabrana zamknięte w ogóle. Jest oczywiście szaman, jest pikinier i wojownik. Także przydaliby się twoje ci, bo ty mnie kolejka wypaczył. Tak żeby sankowali czarnie. Już tam zmierzamy. To niby była mapa od poziomu 15 do 18, ale ciul. Po prostu jakoś poradzimy. Chyba coś za mało poziomu się zdobyło w takim razie. Znaczy no wiesz, że zginęliśmy parę razy. Na poprzedniej mapie, nie? To też swoje robi? No to nie powiem tak być. Kompania jakoś to dała radę. Łucznicy sobie poradzą? To jest, ej. Gdzie tam biegnie? Ej, kurwa! Aha, muszą przejść przez to... What? Ułatwienie. Utrudnienie trochę, bo ty trzeba przejść przez ten. No, ułatwienie, bo pomogł tylko. To by się zblokowali trochę. To jest zablokowany teren. Tutaj w ogóle poziom 17 jakiś, kurde. To wesoło. Dwa efekty odbierania życia ma jeszcze. Nie fajnie. No, może być kolega ciężki do pokonania trochę. Bardziej, że ma ile tego? 8 na 8%. No, ma tutaj
nie przejdziemy dalej pewnie, nie? I w ogóle tu się pojawił teraz obóz, patrz. To się wytworzyli koledzy. What? Obóz się pojawił. Ale nam odblokowało przejście, no dobra. Musimy się z nim zmierzyć, z tym zjebem. Chyba, że musimy iść na ten teren pustynny i to może taki monument, bo nie wiem, jak szczerze. Na razie idziemy tu jakoś to, tak. Tylko, że można bohaterów używać. Tak? No, Himans 1, Humans 2, no tak. Zobaczymy, jak sobie... Możesz go zwabić. Ciężko to zrobię. Masz poziom cierpienia, który? Ja mam... I tu jest więcej. Ej, tutaj chyba nie przejdziemy tak normalnie. Można spróbować, proszę. Nie wiem. Ile ma HP? 159. Ma praktycznie trochę mniej HP ode mnie, ale... A nie, ruszył drugi. Uciekaj. Run! Bo tylko tracą po 3 HP. What the fuck? Poziom chyba nie za bardzo. No to chyba mi się wydaje, że tutaj gdzieś musi być mu jakiś... Trochę jest zniosłowany, dasz, nie? Farla mnie pytał ostatnio, czy graliśmy w czwartej mapie już. Dwa dni temu, ale mówiłem, że... No, jeszcze... Próbujemy jednego zatwić. Może za małą górę, czy wiem. Palmy sobie przyspieszenie na poziom drugi. Czekasz. Idzie. Idzie? Idzie, no jeden. No, ja mogłem, wiesz, tam pójdę na ten teren pustyny, bo tutaj nie przejdziemy, no to... Może gdzieś monument jakiś jest. Bohatera na pewno nie będziemy. O kurde, leci HP stać. Stay with me, man. Każdy łuczników mnie zabił. Kurczę byk. Możesz go trafić? Właśnie to jest tak ciężko sobie radzi. Powiem, że nie trafiam, ale lodem poziom pierwszy go trafię już. Chyba, zabiję. Dobra, proszę. Jest szansa. No dobra, ale odpalimy sobie na razie poziom przyspieszenie drugie, nie? I chodźmy na tam pustynny teren. Do dwójki sobie łączy przyspieszenie. A w ogóle wiesz, że ja teraz gram na rozdzielczości tej dużej? No i jak? No i nic się nie zmieniło, gram normalnie. Tak? Teraz dopiero sobie przypomniałem, że nie zmieniłem rozdzielczości. No to dobrze, nie? Jak odpaliłem konsolę, dopiero takie małe literki mi się pojawiły, właśnie zdziwiłem się, że... No przecież nie zmieniłem, nie? Dlaczego komputer musiał się przystosować? Jak to wszystko jak jest? Opcje, wszystko. Jest. To są elfy na poziomie 10. I patrz, nawet mam screen rezolucja na 3840 na 1160 XT. Pojebana. Czyli jednak da się większą rzeczywiście. Tylko jakieś błędy musiały wysokiwać. O to wychodzi. A, jest problem, bo to też jest przejście. To mniejszy poziom elfy, tam mają 10 widzę. No patrz, to ma takie czerwone. Tutaj takie czarne masz. Musimy pewnym bohaterami musimy sobie odpalić to. Przejście. No, to jest jakiś tam. A, to jest nieaktywne, ale pokazuje z góry, że są to takie żywiołaków. A nie, trzeba mieć pewnie żywiołaków i trzeba tutaj dać jakieś. Aha. Ale czekaj, to są jakieś elfy. Yes. O nie, to są te... te mag elfów. No jest to, no. Będziemy dziesiątym. Wyżej ich są my dwóch. Są słabsi niż wcześniej. No. Mówiłem tylko, że one jak trafią tym fireballem, to są ciężkie. No. No także ustawmy na razie na jedynkę. Na małym poziomie kula ognia jest bardzo silna, nie? Ustawiłeś sobie na jedynkę? Tak. Trzeba po kolei. Poczekaj, jeszcze nie podchodź. Mogę się zrobić. A, chuj. Czekajmy. Podobnie tak. Pyk. Teraz one powinny zaatakować swoje te. No. Ja nie zdarzyła kula. Zdarzyła, kurwa. Dobra. Zabiłeś ją. Myś tak powoli. A, traf sobie. Trafiła mi, ale dobra. No, nie dodaję. Pada na szała. No to w ogóle mamy portal do powrotu już. What? What the fuck? Dobry. Coś trochę halo. Stay with me, man. Można by tą praktycznie mapę ukończyć już, jak tą wyjścimy. No, ciekawe, czy coś się pojawi. Dzięki, że byliście. Już koniec mapy testowej. Nic się nie pojawia na szczęście, nie tak? Nie będzie surprise tak na drugim odcinku, czyli drugiej mapie, znaczy się. O, jest coś z żywiołakami. Jest tutaj, poziom 15. To zły. Zobaczymy, co się stanie, go zabijemy. No,
Ciekawe. Ale masz moc lodu, tak że ja. Jesteś potężny. Tylko szana ognia. Tarcza lodu, ale tarcza ognia znaczy się. O 5 traci. Coś nawet idzie tym. No i co? Nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie. Nic tam się nie zaświeciło wtedy. Ty pojawia się kolega, ale on jest zły. Aha, chyba wiem, co trzeba zrobić. Chyba tego gościa gnoja przy tutaj dać. Przeprowadzić go, ale tak, tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Usuń tych twoich szkieletów. No wiem. Można go zabić, bo się pojawi nowy, nie? Niech tutaj przyjdzie już. Dobra. Jak już jest to. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być, że... No bo... Jak się będzie to czas zaraz pił, kolega... Trzeba będzie go przeprowadzić tutaj. To się powinno pewnie zapalić. No, a, widzisz? Tak. Jednak miałem rację. Trzeba znaleźć jeszcze jakiegoś innego, żeby to spalić, czy nie? Tak, pan powinno się pali przy bramie. Faktycznie, no. Jednak, kurde... Czyli za tym peznaczami może być, albo... Jak podejdę pod ten pentagram, to się po nim pojawi. No. Już nie. Może, że... Aha, czyli tylko jedyne wykorzystanie na to wychodzi. Okej. Okay. A nie, patrz, to zgasło teraz. No, pojawi się. Aha. Kurwa. To zrobić w tym samym momencie, praktycznie. Trzeba znaleźć od razu drugiego. No, czyli ja muszę przeprowadzić tego najbliższego, powiedzmy, tutaj, a ty musisz znaleźć drugiego. To musimy szukać drugiego błazna, który jest akurat... To nie przez to tym pełzaczami, bo tu jest przejście i tam coś rozciśnie. To daj przyspieszenie na dwa i musimy iść na te bagna. Musimy sobie poradzić widocznie. No to brama jest zamknięta, no. Brama jest zamknięta. Jest tylko nie drzwi mogą przez to przejść. Tutaj teraz pokazuje, że jest otwarte, ale nie wiem, czy się otworzyło. Po prostu jest tutaj, wiesz, teren zamknięty, nie? Nieodkryty teren jest jakby. A, mi pokazuje, że nie ma. Zobaczyłem. No, zamknięty jest, dobra. Czyli właśnie musimy tak zrobić. Najwyżej potem tam wrócisz, nie? I tam go przyciągniesz ewentualnie. Teraz lecimy na te bagna pokonać te pełzacze całe. Jakiś kolega przyszedł dość blisko, także spoko. To co przecież na dodatkowo. Nie wiem, odpalamy teraz na jedynkę czy na dwójce? A, dam radę chyba. Chodź tu, paskudo. Chodź tu, bestio. Daj, beast. It's an ambush. O, tym. Trafił tym odebranie życia. Stay with me, man. Kurczyby. Dużo ci zabrał, wiesz. Mały. Pimpulka. A jest więcej, dwóch. Gdy ma poziom 20 nawet. Kurczę byk. Daj na jedynkę. Gdy ma poziom 18, drugi ma 17. Nie daj na jedynkę, chcesz? No dałem, no. Kurwa. Ostradał zmysły. Za duży poziom, moim zdaniem. Że tam za... Bo czynność tego słabszego. Tym akurat nie ma odebrania życia, ale ma też dużo HP. Jest 18, no. Ale dużo. Ale bije trochę. Trochę mniej bije. Mam mniej HP nawet. Dobrze. Śmieszne. Trzeba odciągnąć. Została jak z tymi ostrzami, że tam ostrze są na przykład silne, a ty te. A ty zdobywasz te ostrze, to takie słabe. A dwóch biegnie. O. Czy zabić kwiatny? Bardzo bym wracał ze szkieletem. Szans. Run! Run, you fools! Run, you fools. Kurwa, się musi nie trafić. Idzie jeden. Idzie? Dobra. Ja no, silniejszy tak. Niby. No, poziomem po prostu. No, ten... Daj, beast. No, masz lepszą moją odporność. No. Elegancko tego. To jest dużo słabszy niż tam.
Kropka z tego, załatwimy tego, co odbiera życie niby. I paskudo. No co, kulką w ryj. Kurczybyk, on to tutaj traci kula. Bije skurczybyk. Ej! To jest dużo silniejszy, no uciekaj. Run! Chodź, twardość i szał. Uciekaj, uciekaj, on już ma cały życie jeszcze, wiesz. Run! Dobra. Nie ma, nie ma ucieczki. To taki właśnie ten. Taki dobry styl właśnie, żeby użyć twardości i szału. Okay. Wtedy jesteś mocarny. To brzmi jak z tą ripostą, czy tam jest taki inny czar jeszcze chyba. Ten ma co? Decay, jakiś 8 na 3. 20. Kolejny. Trafiłem go. I kolejny jakiś pająk, poziom 15. Leci! Leci? Kuwa. Kuwa, kuwa. Muszę tylko pójść lepszy poziom lodu, bo ten pierwszy poziom lodu to jest. Daj mi tą tarczę lodową. No. Brother. Kurczę byk. Ma rozkład skurczy byk. On mniejszy mi pancerz. Uciekaj, 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 uciekaj. Zdążysz. Uciekam z pierwszej osoby niby. No dobra, dobra. Nie będę na razie, ale... Nie za długo. No to nie będzie fajne. Ja wiesz, myślałem, że będziemy jakoś... to zrobić? No... Wiem, że będziemy mieć jakoś tutaj armię, to kurde, surprise. Niespodzianka. No, ty by się przydali, kurde. Musiałem coś... żeby od niego uciec, to później zrobię więcej szkoletów. Mi się akurat... Muszę odnowić te czarnie, tą twardość i... Cało ewentualnie. To trzecie osoby chodzi. No, no, szybciej, wiesz, szybciej się chodzi właśnie trzeciej osoby. Kurde, akurat brakuje mi poziom 15, żeby mieć siódmy poziom ciężkiego uzbrojenia. Czy nie wiem, czy bym miał w ogóle taką broń jakąś. To jest pająk poziom 15 i to na górce coś jest. Chyba, że tego nie pająka dałatwimy. No spróbować, ale nie zdobywałem jakby poziomu niestety. To tak słabo. Tam znajdziemy na tym. U góry, nie wiem, coś tam może być. Chyba ten żywiak będzie, bo tam wcześniej coś widziałem. Prawdopodobnie tak, no. Tak szybko poleciał. Wielki pająk bagienny. Jarek! Poziom 15. Mocno opakowań. Jarek Szparek. Albo zobaczmy tam u góry. Pip, pip. To, że właśnie ten teren się zakrywa, bo tak to byśmy pokazali widzom od razu. To się obydwa palą. Przecież tam pokazywałem, że się jedno przynajmniej pali, ale... No, tak trochę za szybko tam. No. Zanika temu obszar weź. Chyba, że potem będą jakieś monumenty, to byśmy mogli te bagna potem wyczyścić, jest, bo tak to... Żywiołek, no. To ty byś mógł sobie wrócić chyba tam do tego drugiego żywiołaka ewentualnie. Dajmy na dwójkę. Daj na dwójkę. Ale może dać na trójkę w sumie. Dobra. Są jakieś ruiny u góry jeszcze. I osoby jakbyś widział. Ja się zastanawiam, czy to dodać do moda, czy po prostu dodać to do fanowskiej map, ale chyba do fanowskiej map ewentualnie. I skały spadły z góry. No może będzie ciekawie na tych bagnach właśnie z tymi pełzaczami na poziomie 20, bo na tym już silnie. Idzie. Dobra, teraz zostajemy do dwójki, tak? Do dwójki. Tam Grimmin będzie go odciągał. Powiedz kiedy? Teraz? Teraz. Dawaj, dawaj, chodź. Chodź kolego. Musimy to być w tym samym momencie. No zginie po prostu przy tym. No tak. No chodź ty. Już powinno być. Już tutaj? Minął niby.
Jeszcze raz muszę. Bo się nie paliło. Mi też zgasło. Poczekaj chwilę. Stay with me, man. A teraz mi pali się, a tobie? To by też zgasło. Musimy na jedną czas. Już chwilę poczekać. Na jedynkę daj. No. No ja go wzywam do siebie z domu. No, tam masz krótszy strzał, bo ja mam dłuższą drogę. My już możesz dać go. No, już on biegnie. Powiedz mi, kiedy będzie przy tym ognisku. Już będzie. Dobra. Już się pali. Mi też. Pali się. To musimy tutaj chyba zobaczyć, bo tam nie widzę właśnie tego obszaru i to jest problem. Pali się dość długo. Także chyba się udało. Prawdopodobnie tak. Chciałem podejść pod tą bramę, bo ja nie widzę. Ja nie pamiętam, gdzie to było. No tam, jak masz ten portal, to trochę w lewo. Wychodzę z tego żywiaki, kurwa. Wyszedł z tego żywiaki. Kilka żywiaków z tego wyszło. I pewnie jakiś skrypt się odpalił. Mogę dwóch idzie na zwiady. Tutaj na dwójkę. Ludzie na zwiady? No, nie wiem czy na zwiady, po prostu idą sobie, ze trzech są nawet. Krążą mnie wokół terenu. Potrzebuję twojej pomocy. Lecę do ciebie. Bo się nie spodziewałem tak szczerze. Czekaj. Pojedynczy to spoko, ale... Dawaj. The lines must hold. Kurwa, bijam. Rune Warriors stand by me. Pan też jest strasznie słaby. No. Jest trochę tych żywiaków. Mamy za słabe przedmioty, a za mały poziom i wszystkie są na coś silniejsze. Ja powiem, że to trudny poziom. Trudny poziom. Przeżył jeszcze, kurwa. Pusto. Uciekaj. Tak, żeby pojedynczo, bo tak to we dwóch to... ...ciężej, nie? Z tym to... Jeszcze jak trafia, to jeszcze spoko, jak nie trafia, to jest problem właśnie. No. Próbuj odpalić te swoje szkielety. Tylko, że one ma strasznie bałą biją. Ty to jest kurwa. Nie tych chyba tam tych błazą będzie wychodziło. Właśnie tworzą. Fajnie. Fajny sposób. Czy kulami jakieś co. Jeszcze 16 poziom gościu. Gościu 16 poziom. I szybko zabijałem i to moje szkolety. Tak. Kurwa, akurat mnie trafił. Niczego. What the fuck? No, zajebiście. Pierdo. Może go załatwisz, ale... Jakbym go trafił, to by wypalił. Byłem pierwszym, który go trafił, ale kurwa cierpię mi już nie. No bo to... Jestem 17. What the fuck? Ja uciekałem. Ej kurwa. To ma być. What the fuck is this? Trochę przez to chyba... Ty tam dalej te drzewiaki chodzą. Kogoś wyobrażam chyba poniosła lekko. I one teraz wychodzą te drzewiaki. No. Chyba nie mają swój obóz, ale what the fuck? Gorzej, jak nam zniszczą menhiry, to wtedy nie będziemy mogli się w ogóle tworzyć. No trochę za bardzo. Coś tu jest nie tak.
Na poziom 18 powinniśmy tu mieć. Mieliśmy takie wrogoje. Aby tam podejść i zobaczyć właśnie. Dlaczego nie trafiłem tam jeszcze? Jakiś kupcy by się przydali. Dobrze się, ale level. No. Level jest za bardzo wolno się zbiera. Dajmy na jedynkę chyba, wiesz? Bo za szybko wszystko się dzieje. Ja się tutaj schowam, bo to ma poziom 16, błazen. Nie wiem, to w ogóle jest... 15 tam wyszedł. Trzeba by chyba ich ominąć jakoś. Jakby jest kradanka, no, można powiedzieć. Bo ja spróbowałem dzięki tym gra, ale coś gra chce nie daje rady. Nic. Trzeciej osoby trzeba jakoś podejść chyba, bo... Idą we dwóch. Patrz, takie patrole są specjalne zrobione, żeby tam... Coś tam jest, ale nie widzę. A ich tam sobie walczą. Przy wejściu, którzy ich jest. To się muszą otworzyć, błazny. What the fuck, jakiś zar, poziom 20. Żal. To zajebiście. Coś ciężko to widzę. Chyba lekko przesadzony to jest. Mi się mana kończy na tym głowie. O kurwa. Bo musiałbym się rzeczywiście przerwać czar, bo jakże inaczej. O, trafce kurwa, błaźnie. Demu to i tak więcej zręczności i winności sobie nie trafia kurwa. Błazenek. Zręczność i to myślę, że... I tak by nic nie dało. To właśnie nic nie dało. A tworzą się chuje. Zatem się tworzy. Pierdolę. Trzeba szybko, dawno szybko zniszczyć te przedmioty. No, musimy chyba jego zabić, bo co? To już kurwa jest prawie że niemożliwe. Fajnie, nisza na Mehir. Nisza na Mehir jeszcze. Aha, no co zrobić? I on tworzy jeszcze poziom 15. I to... coś nie halo. I chyba sobie wbić poziom większy. Dobra widzowie, jesteśmy tutaj z Klimim już powrót na tej mapie. Musieliśmy wbić poziom 18, no bo inaczej chyba się nie dało, moim zdaniem, ponieważ tam cholernie ciężko jest z tymi żywiołakami. Co chwilę wychodzą od tego jakiegoś mini bossa, czy tam bossa. Tutaj troszeczkę wszystko wysprzedałem co mogłem i kupiłem sobie ten pancerzyk, czy na ten hełmik i ten toporek. No i w sumie to tyle. Tutaj oczywiście takie ulepszenia. Grimmie ma teraz poziom magii lodu na poziomie 5. Bije teraz 11 na szczęście. Nie po 5. Ma też sporo teraz szkieletów, także git. Także było 20 minut do odcinka, 28, to teraz właśnie będziemy tak do 40. Dobrze, 50. No. Przez to, że mieliśmy problem na mana, to sobie musiałem wziąć mandarynkę na spokojnie. Na pewno musimy załatwić tego bossa, żeby się nie pojawiały więcej te żywiołaki. To sam z siebie ten zar cały, czy jak mu tam było, położy sam inne żywiołaki jeszcze. Na poziomie 15. Zarmo było, czy jakoś tak? No to był taki żywiołak kiedyś, taki boss. To jest silniejszy. Duży jest swój opak. On ma ten silniejszy atak. Na szczęście mu tu podczas mu przerywa ten atak. Prawie mu zaszył jakimś czarem. Musimy od razu chyba na niego iść, bo to będzie ciężki. Tutaj się tworzy już kolejny, kurde, błazen. Jest
Poczekaj, bo się musisz wleczyć. Zar, poziom 20. A, masz. Jakiś kurwa, poszedł mi jakiś misty mały planis. I zaatakował. No właśnie. Dobra, udało się. Zapomniałem się chyba, bo tu mamy dużo czarów różnego typu. Nam się teraz udało. Giniesz? Nie, no, jeszcze ci nie. Nie, jeszcze się okazuje życie. Mam nadzieję, że nie będą się pojawiać po tym, jak pokonaliśmy go. O, poziom 15 jakiejś zbroi. Jakiś zestaw w ogóle. 60 pancerza. Weźcie, coś się dzieje. Trochę mniej, ale... To widzę, mogę nawet założyć. Poziom 15. Silver Frost. No, no. Ale ma szybkość walki do 5, tak żebym to wziął. O, to jest przerobiona zbroja. Ta zbroja, ta sama się mam teraz na sobie, przerobiona i dodana trochę efekt, trochę wiesz, tekstur z tego, z tej szaty od białej magii, dowolnej umiejętności magicznej 11. Jakiś sfel, bije nam mechir w ogóle. O kurwa. Dobra, to się już nie tworzą, także udało się. Och, całe szczęście. No, byśmy nie polepszyli tego poziomu, to byłoby ciężko. No, jakbyśmy, wiadomo, w kompanii tam pewnie dostałeś doświadczenie za to, że robisz misję, nie? To tam byłoby... Ogólnie najszybciej expiliśmy na mapie tej koopowej drugiej, na tych bandytach. Tam to właśnie też się pojawiały z portalu te całe elfki pustynne. Także tam wbiliśmy na tych bandytach bardzo dużo expa właśnie i dało się to zrobić w miarę szybko, na szczęście. No bo teraz musimy chyba wrócić na bagnę, bo co? Chyba, że tam się coś otworzyło, nie tutaj dalej zamknięte. Wrócimy. Dopasowałoby trochę więcej przedmiotów, bo specjalnie sprzedawaliśmy jak najwięcej tych rzeczy. No właśnie, trzeba wszystko było sprzedać. To kosztowało w ogóle 20 kurde golda, ten hełmik. Także trochę długo, dużo. Ten topór też mnie trochę kosztował. No trochę dropy są słabe w skrzyni, ale to powinien być do poprawy, tak? Nie wiem, czy tu będziemy kierować armią, chyba na razie nie, tak mi się wydaje. Zobaczymy, tutaj jeszcze ten pełzacz dostał nam dziś, bo tutaj raczej nie przejdziemy już nigdzie. Poszło do powrotu był, tutaj ten... Może 20, ma tam rozkład gnój. Obniejsza pancerz, nie? A to ciekawe to zrobił Farlan. Właśnie on taką przerabia mapę, czy tą zbroję też to masz od poziomu 11 albo 23 levela. Kurwa, nie mogę to przejść. Widzieliśmy w ogóle jakieś nowe czary, że są na pewno jakieś inne jeszcze. A na tej drugiej mapie właśnie tam Glimmy to uważał nowe czary, bo ja tam czarami się nie interesowałem zbytnio, także nie patrzyłem. Błyskawica, z tego co widzimy. O, to ciekawe, właśnie takie pioruny byłyby. No, no nie. Trzeba to jest jeszcze jeden pełen. Poziom 18 to ten słabszy niby. No. Dobra, na razie jest okej w miarę. Mi się wydaje, że będzie jakieś większe koło i typu na co się nam odblokuje droga, tutaj droga, żebyśmy mieli powrót do powrotu szybszy. What the fuck? Jakieś gragowie. Rzuty kolan mają. Ogniom idź bez tego. Trochę biją. No kurwa. W ogóle ci mają, oni mają w ogóle twarz tych, kurde, bębniarzy, ci spermami. No, mają jakieś takie, troszeczkę czy co to jest, jakiś worek pod gębem. Czyli tworzą, to jakiś obóz. Jakiś gra kapitan ma w ogóle taki śmieszny łebek. No, to widzisz? To wygląda, dostałem kasłodów, nie? No właśnie, to z tego, aby strażnika, nie? Nie, albo strażnika, albo wojownika, już nie pamiętam, nie jestem pewny. Bo była strażnik. Tak przynajmniej wygląda, podobnie. We're under attack.
Kapitan padł. Jeszcze wojownik. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. Już jest jeden kapitan? Co? Nie zgadzałeś, że ma. Kapitana już nie ma. Że się nie tworzą tutaj. I bią jedyna dwa pewnie, no właśnie, bo to mają włócznie. Spermana się tworzy. A tworzył się jednak? No. Ale to musimy niszczyć te statki. Jakiś zwiad idzie. Jakiś elita, grak elita. No, jestem ten. Uważaj. Giniesz. No. Take me, master! It's an ambush. Kurwa. No, master, no! Padł. To oni idą do mnie tutaj. Kurwa. No. Tak. Run! Run! W środku pewnie. Otwórz się. Sezami, otwórz się. Kurwa! Ten, aura siły. Chyba się wkurwili. To mnie widzą w ogóle. Trzecie osoby musi spróbować uciekać. Nie trafić, uciek. Czy no? Jakie skrzynka głupia. Się kurwa dzieje. Dał się niszczyć obóz, ale kurwa, raczej... To jest w prawo. No właśnie. To jest w prawo, to jest w lewo, Gandalf. Uciekłem. Idę. Miałeś muzyczkę? Sperma. No miałem, ale uciekłem. Elita w ogóle stoi w tym, on ma... on stoi tutaj w tym obozie, stoi, tu taki patrol był. Aha. Przechodzą tak chyba. Jakiś ork w nieżywy leży. Bir. Wysoko w górach. Musimy jakoś otworzyć. Musimy pewnie tego elitę załatwić i po elicie jak pewnie jak załatwimy, to się otworzy ta wrota ze skrzynkami. Chcę zrobić potężną armię. No to masz tą kulkę na poziomie 7, czy nie? Na poziomie 5 jest. Znaczy ogólnie mógłbym mieć już czar na poziomie 8 lodu. Mógłbym mieć falę lodu, tylko że nie ma zwoju, nie? Widzicie? No, poziom 15 to trochę było trzeba pozbierać. No, byliśmy właśnie na mapie koop tej 3 testowej. I tam kupców właśnie kupowaliśmy najlepsze przedmioty, jakie się dało tylko. No. O, ci jak ruszyli, kurwa. A na szczęście bez tego elity. No cóż, to będzie ich zguba raczej. Poczuj moc. To są takie właśnie przerobieni bębniarze, mi się wydaje, właśnie ci Garak Sperman. No tak wygląda bębniarz. Patrzmy tym elitą. Może z czego pobramy po prostu. Ma aurę siły akurat i ma miecz tym, co mają ci ze świtu na poziomie 20. To się łatwo poszło. Na dwa strzały praktycznie ode mnie. Dwa strzały, nie? A co otworzyć, kurwa, teraz? Za mnie otwórz się. Open the door, fuck, bitch. A kuku? Nie działa. Wiecie, nie daje sobie wziąć skrzynki, niestety. Szukałem banda złodziei. Bo coś nie działa, bo coś musimy zrobić. Czy nie wiem co. Wiesz, niektóre skrypty mogą też nie działać, tylko może to wiesz, to jest testowe, także nie wiem. Coś na ławeczce, czy co? To jakieś kamienie, no. Daj kamienie, dobra, na razie to zostawiamy najwyżej. Ciekawe, ciekawe. Chyba tam tutaj widzisz, nie wiem, u góry takiego martwego zbira jakby, który leży na brzuchu. No, może tam jakieś klucze, czy coś. No, może być. Tylko ta brama powinna być do tego, do znaczenia, jakby to by działo. To jest sporo tych pełzaczy całych. Poziom 19 dużo, ma jakiś. No, dużo mają. No. Ci to byli z bagien, tylko ich jest jako dużo w kupie, nie? Józek z bagien. Na tej mapie coś się właśnie powoli zbija ten level. Porównując do tych bandytów w ogóle, no to tutaj no. Bardzo powoli level idzie. Wybili tych właśnie, jeszcze tych. A, tutaj, te pełzacze całe. O. Pojedynczo pójdą, a raczej nie. Nic. Berserk.
twardość. Napierdolamy. Aha! I'm stronger. A już teraz znaczy, no. Masz toporek. O, ten topór mi bardzo silny zawsze jest. Mam Silverhand. Silverhand? O, jest szary wilk, poziom 15. Szary wilczek. No jednego strzała. Czarny wilk i jedno kolejny szary wilk. To w ogóle tak pomyśl, to mi się tak kojarzy trochę jak Spell Force 2, bo tam dwójce są zawsze jakieś... W drugiej Spell Force zawsze są jakieś właśnie wrogie te zwierzęta, nie? Niedźwiadki i w ogóle wszystko jest takie wrogie, nie? Opalam te widziki w ogóle, mają takie czerwone oczy. Może są sojusznikami, jakby nie patrzeć. O, tu jest jakiś martwy paladyn. Zobaczmy, co on tam ma. Co my tu mamy? Kebab. To był jakiś dziki, kurwa. Ej, kurwa, coś. Ej, a się to mi nie pasowało. Ej, tak mi nie pasowało z tymi dzikami, właśnie. Właśnie mówiłem, że te dziki mają jakieś czerwone oczy, ale nie wiedziałem, że się odpali skrypt jakiś, kurwa. To akurat było śmieszne, fuj. Jakiś poziom 18 łucznik u góry, jakiś tutaj gościu. Akurat było dość zabawne z tymi dzikami. Spoko. O, tam jakaś skrzynka jest. Pojemnie kurwa. Warto. What the fuck? Muszę odgonić. Zobacz tą skrzynkę tutaj jakąś. Otworzyła brama? Otwarta jest chyba. Nie da się chyba przejść. Ta się. Ruiny jakby. To bez sprawy przedmioty są tutaj skrzynka niestety. To 20 minut. Tutaj. To jest? No kamienie takie. Poziom 20, what the fuck? Gdzie spierdala? Nocny terror. What the fuck? Było ich więcej. Dobrze. What the fuck is this? Co to miało być? Właśnie na 137 damage'u. To kurwa jakiś... Jesteś koledzy Grim Reapera, czy co kurwa? Otworzyło przejście? Nie otworzyło się. Ja pierdzielę. Przyspieszmy sobie do trójki i tutaj przybiedzmy. Pod pod te pomniki. Każdy na to podoba się Hiromi jeszcze właśnie. I tam jest więcej tych gości. No. Jak mamy go załatwić, kurwa? No tak szybko... To chyba niemożliwe. Jakiś przełącznik jakaś, tutaj dźwignia w ogóle jest. Dźwignia jest u góry, ale nie da się tutaj dostać w ogóle chyba. To by ich ominąć, czy co, kurwa? Ale są góry i znaczą, tak. To chyba tak zrobić, że ci osoby jakoś przybiec tutaj do góry. Ta dźwignia chyba miała coś robić, ale chyba się nie da tam wejść. No i da się tam dostać, bo tam widzisz, tam zblokowany teren jest. Przez góry, czy coś. Są dwie dźwignie w ogóle, pewnie trzeba do nich podejść. Ale no właśnie do bardzo nie ma jak chyba. Niby dałem, ale... Nie idzie do nas, ja nie myślałem. Tak wchodzą na dobramy sami. Nie mogę tam biec. Woda trzeba... Dajmy na dwójki. Na jedynkę bym dał, najlepiej. No, to też. To zakończmy odcinek. I zacznijmy za chwilę nowy. Zobaczymy, co się będzie działo w kolejnym odcineczku. Do usłyszenia.